Pasażerowie pociągów, którzy dojeżdżają nimi do pracy, musieli dziś rano uzbroić się w cierpliwość. Z powodu awarii w Katowicach-Zawodziu opóźnienia miało kilkanaście pociągów, a niektóre nie przyjechały. Paweł Jędrusik. Dziś na stacji w Katowicach-Zawodziu pasażerowie dość często słyszeli takie komunikaty. Opóźniamy pociąg z Legio ze stacji Katowice do stacji Kraków Główny. Przez stację Katowice, Jaworzno-Krakowa, Rzeźnia. Powodem było wykolejenie się na stacji pociągu technicznego. To spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Wsiadłem na Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Na Dąbrowie Górniczej Głównej dostaliśmy powiadomienie, że z powodu jakiegoś problemu będzie opóźnienie wynoszące około 10 minut. W tym akurat przypadku było to krótkie opóźnienie, ale niektóre z pociągów spóźniły się bardziej. Niektóre z nich zostały odwołane. To skutkowało opóźnieniami pociągów kolei śląskich na linii S1. To były opóźnienia od kilkunastu minut do nawet 30 minut. Relacja czterech pociągów uległa skróceniu. Dwóch pociągów z Dąbrowy Górniczej do Katowic i dwóch z Zawiercia do Katowic. I o ile nie była to poważna awaria, to wydarzyła się około godziny 5 rano, czyli w czasie, gdy większość osób dojeżdża do pracy lub do szkoły. PKP PLK potwierdziły, że doszło do wykolejenia się pociągu technicznego, a przyczyny tego zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Nikomu nic się nie stało, nie było przerwy w ruchu pociągów. Składy kursowały jednym torem między Katowicami a Katowicami-Zawodziem do godziny 8:25. Komunikaty o zmianach w kursowaniu pociągów były wygłaszane na stacjach i przystankach. Na miejscu pracowały służby techniczne. Składy kursują już po dwóch torach i przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu. Sytuacja na torach wróciła do normy przed godziną 9:00.